Szanowni żebrani, przebrani, zebrani, panie senacie, wysoki marszałku, ustawa o wychlewaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, którą wesoła izba, wysoka przyzba dziś omawia, to dalszy szok na rosie, krok na szosie, na drodze powstrzymania tej plagi stolicznej, społecznej. Siły Polski posierpniowej dalekie są od zadowolenia stanem przemian. Dlatego dość eksperymentów z trzecią drogą pomiędzy socjalkoholizmem a kapitalizmem, kiedy to lewicowa prawica walczy z prawicową lewicą o Polską czystą. O Polskę czystą. No, pamiętamy akcję czysta w ręce. Znaczy czyste ręce, nie. Dobrze. A jak w ręce czysta, to wełbie zamyt i trudno się dziwić, nie? No. Zalany w pestkę lektorat, co wybierze, to zwróci, jak w czeskiej karczmie. Kelner zwraca uwagę opartemu o stół klientowi: panie Hawranek, tu se ne spi. Ten podnosi głowę znad stolika, mówi: ja ne spim, ja żigam. Nasz lektorat jeszcze lepiej. I spi, i żyga jednocześnie. A przecież jaki lektorat, tacy jego wyborowcy. Wybrańcy w stanie skazującym na spożycie. Kończąc swoje wystąpienie, pragnę przypomnieć kolegom semaforom, sekatorom, senatorom, że nasza izba to nie jest trybuna, ona z, one, one z, on, ech, ty. On ze tam, gdzie pan prezydent by siadował, także ledwo mównica wytrzymała, ale on był na gościnnych występach, a tu się pije za swoje i to do czegoś zobowiązuje. Dziękuję za wódę, za wadę, za wagę, za uwagę. Dzień dobry, witam państwa 13, ale w niedzielę. No, całe szczęście, że nie piątek, jest niedziela, ale i pogoda, jak się jednak ładnie rozpogodziło, jak państwo zobaczyli, no nie wiem jak u was, ale u nas tutaj dzisiaj żaruwa od samego rana, dlatego boję się jednego, że oglądalność nam dzisiaj strasznie spadnie. No chyba, że państwo oglądacie gdzieś na działkach, ale teraz jest coś takiego jak telemetria. Wiecie co to jest? To tak, wybrani ludzie, ja nie wiem kto skąd oni brali tych ludzi, dostali do domu takie automaty. I każdy ma do pilotu ten automat, ten komputer podłączony i naciska jak ogląda, na przykład teraz naciska na Polsat. I tam już komputer w tej chwili liczy, ile osób akurat w tej chwili ogląda to, co ja teraz do państwa mówię. Potem to się sumuje i raptem jest, że 3000 czy 2 miliony czy ileś osób ogląda. Ale jak ktoś pojedzie na przykład na działkę, a tam ma telewizor już nie podłączony do niczego, no to już my nie wiemy, czy oglądali, czy nie oglądali państwo. Dlatego ja tak mówię dzisiaj. A patrzę, ta pogoda taka piękna, ja wiem, czy mnie to dzisiaj ogląda, to aż nie chce mi się gadać, no. A jak nikt nie ogląda, tylko ja sam gadam teraz, no siedzę tu i co, gadam, miny robię, idiotę siebie, a tam nikogo dokładnie, tylko ta pani, co kontroluje ewentualnie jakość programu, mnie ogląda. No to pozdrawiam przynajmniej tą panią, co ogląda, ja nie wiem. No chyba, że leje gdzieś, no może w Łuszczykach leje, to pozdrawiam Łuszczyki, bo kawałek drogi od wasza. No może w Świnoujściu, nie, broń Boże, może nie leje już, żeby nie było, że na czasach. W każdym razie nie mam pewności, czy mnie oglądacie, ale mimo wszystko zaczynamy. W naszym najnowszym cyklu Warto Robić rozmawiam dzisiaj z panem Czesławem, który 50 lat przepracował w tym samym zakładzie pracy, na tym samym stanowisku. Panie Czesławie, jaka to była praca? No dobra praca była. Dobra? Tak, pracowałem jako ten starszy blachowy na blasze falistej. Aha, a czy od początku, jak pan 50 lat temu zaczynał, to już pan był starszym blachowym? A nie, nie, to tak od razu nie może tak nie? Starszym blachowym, tak jakby pan myślał. Najpierw byłem tym młodszym blachowym, potem byłem blachowym, no i 2 lata przed emeryturą dali mnie na tę blachę falistą jako starszy blachowy, już byłem na falistej. A ilu pan miał ludzi pod sobą? No to, no ludzi miałem, bo miałem młodszego
blachowego. Tak. Blachowego, no i ja jako starszy blachowy, blachy falisty odpowiadałem za nich, także to... Rozumiem. Panie Czesławie, 50 lat, tak. Piękny jubileusz, proszę mi powiedzieć, zapewne nagrody, wyróżnienia. Tak, pięknie było, pamiętam jak dziś dyrekcja przyszła, dała mnie dyplom taki na kartonie, też taki falisty, żonie się bardzo podobał. Ładnie długopisem wypisane, nawet dyrektor taką pieczątkę przystawił, ładny dyplom. No i od załogi dostałem budzik taki, budzik. Duży budzik, tam napisali, że Czesławowi za falistą. Trochę niepotrzebnie na tym szkle pisali, bo tej szóstej nie widzę, ale na kredensie stoi, mam jeszcze jeden zegarek, bardzo ładnie jest. Tulipany dostałem, tak? Dwa, no ale koledzy postawili piwo, tak zasiedzieliśmy się tak, no o falistę pogadaliśmy trochę, te tulipany zwiędły, także no może to tylko tak, że nie doniosłem do domu. No. Panie Czesławie, a w prasie? W prasie też wisiałem, u nas taka jest ładna gablotka, to związki zawodowe zrobiły, to wisi koło tam na Żydziowni, tak? Pan nie był na falistę u nas, tak ładna jest szyba, ta jedna nawet czystsza jest, to tam właśnie moje zdjęcie wisiało takie, tylko trochę puściły te szpilki, to jak słońce przyszło, to tak się trochę zagięło, ale było widać, że to ja, tak rozumiem. Trochę żółte było, ale na pamiątkę jeszcze sobie chyba wezmę, jak już spadnie to zdjęcie z tej gabloty. Panie Czesławie, a jakby pan miał w tej chwili jeszcze raz wybierać, to czy znowu zdecydowałby się pan na tę samą pracę? Pewnie, no oczywiście. Tak? Bardzo bym chciał jeszcze raz te 50 lat, tyle żeby mnie od razu zrobili starszym blachowym od blachy falisty. To bardzo bym chciał. No nie ukrywam, że spodziewałem się takiej odpowiedzi. Jeszcze raz panu serdecznie gratuluję, panie Czesławie. Dziękuję. I dziękuję za rozmowę. Jak sami państwo słyszeliście, warto robić. No proszę państwa, tyle urody na raz w naszym barku jeszcze nie było. Po latach znowu w kraju. Iza Trojanowska, witam cię, kochani. No cześć, nareszcie. Nareszcie razem. No właśnie, ale czy to zabraniali ci tutaj być wcześniej, czy po prostu czekałaś na taki moment w naszym showbiznesie, że należy wkroczyć? Wiesz co, mnie się politycznie tu nie podobało, a teraz może być. Podoba ci się to, podoba teraz, tak? Mi się, tak? Tak. No jeden taki napisał w recenzji w jednej gazecie, że niestety nie jest to Sofia Loren. Kto? Jakiś dziennikarz, nie będzie mu reklamy robić przecież, nie? Nie, ale, że kto? I że ja. Że ty nie jesteś Sofia Loren. A nie, ale moja mama jest Sofia. Aha. I rocznik się zgadza. No właśnie, ja zauważyłem, że wyjazd zagraniczny dłuższy, to się nie wlicza do życiorysu, sądząc po tobie. Bardzo jesteś miły, popatrz, nic nie. Się nie zmieniłeś. Nie, naprawdę. Naprawdę. Tak. Naprawdę, patrzę, nie było, wraca, to tak samo. Czy tam, nie wiem, tam za granicą to jakby człowiek się nie zużywa, czy jak to jest? No, wiesz co, no jest wesoło, jak się jeździ po świecie. No tak mnie słuchy doszły, muszę ci powiedzieć, i nawet, no muszę, uderzę się w piersi może. Posłaliśmy za tobą agentów. Może to dla ciebie jest nie żadna nowość, ale inni śledzili i wyśledzili ciebie na próbie zespołu. Gdzieś ty już wiesz. W lesie próbowaliście nowy zespół. Słyszałem, że nazwa jest Sotronur zespołu. No skoro już wiesz, tak. My może państwu teraz pokażemy... Ale to są pierwsze próby, proszę o wyrozumiałość dla zespołu. Tak, ja może pokażemy, to jest trio wokalne, ekspresyjnie bardzo śpiewające, no i wybitne talenty. Może ja nie będę komentował, tylko po prostu pokażemy. Tak, pokażmy. Serca wiąże dłonie, może nam nawet wrócić głowie też.
chciałem zapytać, kto to jest ten młody człowiek, co między dwoma gwiazdami śpiewa? Tak, on zaczął późno, ale naprawdę jest wybitnie zdolny. Piotruś masz na myśli. Tak, no Piotr. Tak, on tak się rozwija, że jak tak dalej pójdzie, to dostanie solówkę. Przyjechałaś i żeby korzystać, od razu w telenoweli rola. I płyta, słyszałam. I płyta, mam reedycję płyty w Poligramie. Już jest w sklepach, nazywa się Chcę Inaczej. Kto chce inaczej? Ja. Dlaczego nie tak wszyscy? Nie chcę. Inaczej to już było. Aha, to ci jednak coś tam nakładnie do głowy, tak. Że wszyscy są tak, a ona inaczej. No. Płyta jest bardzo ładnie wydana. Jest taki bonus w postaci starej piosenki mojej ulubionej Jestem Twoim Grzechem w nowej aranżacji. Ale słyszałem też, że po niemiecku śpiewasz, bo w końcu tyle lat. Tak, to znaczy ja myślę, że ten język nadaje się do śpiewania kabaretowych rzeczy i tutaj dostałam propozycję, żeby nagrać piosenki Marleny Dietrich. Po Gdzie? Niemiecku i po polsku. Po Ach. Polsku tutaj dla telewizji drugiej. Do tłumaczeń Wojtka Młynarskiego. Po polsku, po polsku, po polsku. A w Niemczech po niemiecku? Po niemiecku. Ach, zu. Ach, zu. Zu, da, ja, genau, das ist Verständnis, ja. Nee. Ich glaube, da, wunderbar. Skąd znasz ten język? Z widzenia. Ach, tak, to może być. To nachbarn oni są. Oni są, tak. A nachbarn. Proszę Państwa, będziemy mieli Izę i po niemiecku, i po polsku, i w reedycji. No i miejmy nadzieję, że w tej telenoweli też. Ja też taką mam nadzieję. Trzymasz kciuki. Do zobaczenia na srebrnym ekranie, tak możemy powiedzieć. Można, tak. No i życzymy wszystkiego najlepszego grupie Sotronu. Może zacznę omawianie korespondencji od zdjęcia, nietypowego bardzo. Konkurs fotograficzny będzie, ale to zdjęcie trzeba omówić. To jest, proszę Państwa, wynik działania trąby powietrznej. Trąba powietrzna była w Świerczyńcu, to jest koło Bojszowych, to każdy wie, gdzie to jest. I tam poszła tak trąba, że pięknie ułożyła drzewa. Widzą Państwo? No jedno za drugim, tak ładnie. To by spychaczem tego tak nie ułożył. Dlatego pani Gabrieli Wójcik, która przysłała nam to zdjęcie, damy nagrodę, no bo pani jest bardzo spostrzegawcza, żeby tak ładnie zdjęcie zrobić. Zestaw sosów i dressingu firmy Motyl. Pani teraz będzie miała sporo drewna lipowego, tam widzę. To pani sobie gryla z tego zrobi i tymi sosami poleje. Bardzo fajne. Z Konina dostaliśmy zawiadomienie. Otóż się okazuje, że Straż Miejska w Koninie, tam też jest Straż Miejska w Koninie, interwencję zrobiła, bo ludzie podrzucali śmieci do śmietnika należącego do PSS. A to byli lokatorzy z budynku Zakole 14. I zakład budowlany, tej gospodarki budowlanej mieszkaniowej prosi numer 2, żeby wrzucać do kontenera PGKiM, a nie do PSS-u. Tu jest zdjęcie, jak wygląda ten właśnie śmietnik tego PGKiM. No się nie dziwię wcale, ale na końcu jest napisane, że w przypadku niedostosowania się do powyższego będą wyciągane konsekwencje. Jakie oni wyciągną konsekwencje, za człowiek wrzuca do śmietnika, nie wiem. Proszę napisać, jak komuś wyciągną konsekwencje, chętnie ogłosimy jakie. No i może przejdę do... A nie, zanim do ZUS-ów jeszcze Państwu bilet wstępu pokażę. Przyszedł pan Grzegorz z Lublina. Bilet wstępu do Kaplicy Świętej Trójcy, jednorazowy, bezpłatny, ale cena na odwrocie jest. No, to bardzo fajne jest. No i ZUS-y, moje ulubione, może nie konkurs, bo to jest coś budującego, proszę Państwa, że tak pięknie się kraj rozbudowuje, te pałace, które idą, nawet pocztówka jest przysłana ze Szczecina, ja tam często bywam, tak wygląda ZUS w Szczecinie, na pocztówce, tak? I na zdjęciu, które nam przysłała pani Basia, też prosiła, żeby nazwiska nie mówić, jakoś się ludzie ZUS-u boją, czy co? Może, przecież popularyzujemy ten ZUS, no dlaczego pani nie chce, żeby nazwiska powiedzieć, prawda? Przecież to pokazujemy, jaki piękny jest. No i mamy jeszcze jeden, ale tu się pan urobił, bo zdjęć pan narobił tego ZUS-u, a to jest ZUS w Kielcach, tak wygląda. Jedno takie zdjęcie, drugie z góry, trzecie z boku. No naprawdę, jeszcze z tej strony, tak, jaki ten piękny ZUS. Jak ja bym mieszkał w Kielcach, bym się cieszył, że mnie taka piękna firma ubezpiecza. No, panu Dariuszowi z Kielc nagrodę za te zdjęcia damy w postaci kosmetyków z serii Kondia, ufundowane przez firmę Global Cosmet z Radomia. Jest to producent wysokiej jakości artykułów kosmetycznych i chemicznych. No i myślę, że na razie Państwo mają dosyć chyba przeżyć z naszą korespondencją. Przejdźmy do programu, który nagraliśmy poza tym pomieszczeniem. Aj tatku! Aj tadziu!
Hop, hop! O, listonosz! Tak jest, jak pan się co niosę? No ale widzi pan, ale co pan za kostium ma dzisiaj? Nie ma... A, proszę, bo leje tu. Wie pan, prognozy były, że nie będzie lało, a leje. Ja nie wiem, czy mamy taki mikroklimat tutaj. To w radości wie pan, no. Obok gdzieś tam, że pan nie pada, a u nas tak, zara pada, tak. No. Proszę pana, co... Wie pan, co niosę dla pana? Pan zgadnie. No pan taki wesoły, a, że chyba telegram. Pieniążki, pieniążki. Tak? Angora. Cholera. Ale pan tam musi pisać dużo, bo oni panu katują, jak boję. No to, dla jednego dużo, dla drugiego mało, no. Także proszę pana, pan wie, co tu mamy? No taką jakąś saszetkę, co to jest? Proszę, to jest kasa pancerna teraz, panie. Jak o, jak? Jak mnie ktoś napada, panie, na force, się rzuca, to mnie to wyszarpnie durny, a to się, panie, tak zrobi, że forca się zafarbuje, wie pan? Aha! No, tak, tylko nie mogę panu pokazać, bo bym panu zafarbował to honorarium pańskie. No tak, to wtedy ciekawe. Gdzie ja bym to wydał? Od razu, czyli, tak. Aha, oni to farbują, tak. Dzwonią na policję, tak. I kto potem przychodzi do sklepu, chce kupić tak. Coś, to patrzą, farbowane! O, to jest farbowane. Aha! Farbowane listy, farbowane. Ale panie, jak to się jednak wszystko zmienia, no. Tak, proszę pana, myślę nad czymś, chciałbym panu Hoffmanowi pomóc. Wie pan Hoffman, który... Reżyser. Tak, ten co trylogię kręci. Pan będzie mu pomagał? A co, nie, ja listy pisze, czy co? On chce kręcić ogniem mieczem. No to słyszałem o tej sprawie. Teraz wie pan, jest kapitalizm, no. To musi być dochodowe. No tak. Jak dochodowe będzie wtedy, jak pójdzie za granicę. No tak. A nie pójdzie za granicę, jak nie będzie, wie pan, aktorów zagranicznych. Takie to świat zna, rozumie pan? To mama takie problemy teraz na poczcie macie? Pamiętacie, jest tak. Pamięta pan, taka Kniagini była tam. Gdzie? Ogniem mieczem. Ogniem mieczem, Kurcewiczowa, no. Kniagini. No. Tak, to żeby to zagrała Liz Taylor, proszę. Aha. Albo Sofia Loren, proszę pana. Sofia Loren, może lepiej. Do... Albo ostatecznie może zagrać Frank Sinatra, wie pan. O. Bo to wiek już płci nie odróżnia, wie pan jak to jest. Aha. A nazwisko jest, firma, nie? No to Frank Sinatra. Mało tego, on śpiewa coraz gorzej. Aha. A chrapta, jak nie jest zażynana, to będzie rzęzić. Aha. A zażyna jakiś kozak. I tu ma, wie pan, kogo na tego kozaka? No. Wojtka Przoniaka. Przoniaka on na kozaka. On niby nie zagraniczny. Ale wie pan, powinien mi swoich też promować, bo trochę za granicą gra, wie pan, to już od Soska. No nie, no to on jest zagraniczny tego. Pamiętacie, pan słucha dalej, co mam. No kogo? Skrzetuski, to mam genialną koncepcję, panie. No kto? Kto? Proszę pana, awangardowo. No. Dlaczego ma jedna osoba grać Skrzetuskiego? No. Zbiorowy. Zbiorowy Skrzetuski, proszę pana. I wie pan co? Drużyna A. Z tego serialu, drużyna A, pan widział? Cała drużyna. Cała drużyna, grają Skrzetuskiego. A nie Chuck Norris? A kto to taki? Chuck Norris taki umie, kung fu. A to już pańska koncepcja, ja jestem za... Się pytam tylko, no. Fajnie. Oczywiście jak jest Skrzetuski, to mówimy Helena Kurcewiczówna. No, no. Ta najpiękniejsza. Nie pan kto? Kto? Obali się pan, jak powiem. No, no. Maria Celesta, panie. Ona jest wolna do wzięcia, bo serial skończyła akurat, proszę pana. A tak ludzie patrzyli na ten oczywiście, serial. Oczywiście, pan to pójdzie jak w dym. Dalej pan, Zagłoba, jak pan myśli kto? No to no, ja kombinuj nie. Pan. No, to... Zagłoba, czyli wie pan, Fortele, facet to mi wybrnąć z sytuacji, to? No to nie! MacGyver, panie tatku! MacGyver! MacGyver, oczywiście, panie! Rzędzian, ten pacholik od Czuckiego, to będzie Stallone byłby. Stallone, Sylwester. Tak. A Schwarzenegger? A to już pańska koncepcja. Nie, nie, ale co by grał Schwarzenegger, bo musi grać. Może grać kobyłę inflancką. Kobyłę? To od podypięty. Aha, ale co? To czekaj pan, słuchaj pan dalej. No? Wiedźma Chorpyna, pan pamięta? No tak. Chorpyna. To by, wie pan, koncepcja ma. Zagrałby taki reżyser Żuławski, co szamankę nakręcił, bo się zna na czarach, wie pan, takie... Reżyser by babę tak? Grał? To śmieszne. Baba. Bardzo. No, no. Panie, a jak ten Dustin Hoffman, jak on się nazywa? Dustin Hoffman. No, panie grał ty. Babę to grał. Dobre. I wie pan, to do niego strzela skrócicy ten rzędzian Stallone święconą kulą, wie pan? A w tym czasie Zagłoba, czyli MacGyver, tnie szablą przez łeb jej męża Czeremisa. Aha. Czeremisa zagrałaby Whoopi Goldberg. Ale wie pan, czy ja się troszkę wystraszyłem. Whoopi Goldberg? Tak, myślę, że rasista jestem, nie? Rasista? No to murzynka, no. Ale wie pan, co pomyślałem? Przecież jak pan Hoffman skończy tego ogniemieczem, to się rzuci na następne, nie? No to co może kręcić jeszcze? No nie wiem. Biblia albo pana Tadeusza. Pan robił... Biblii nie zakręci, bo za dużo ról, nie? Ale pana Tadeusza może grać. Pana... Nawet wtedy... wiem, kto by zagrał pana Tadeusza. Kto? No jak to kto? Pan? No Tadeusz! Panie Tadeusz! Było! Panie... W Familiadzie było, proszę pana. Najpopularniejszy Tadeusz było. Wie pan kto wygrał? Pierwsze miejsce pan Tadeusz, drugie Tadeusz Kościuszko i trzecie ja. Z żyjących pierwsze miejsce. A Jarema, jak pan myśli kto? No Stępowski. Jarema Wiśniewiecki, kto? Aha. No, ja mówię, że Marlon Brando byłby dobry, nie? A Schwarzenegger? A my nie będzie Schwarzenegger. No dobrze, obsadę mamy gotową, tak? Tak, tak. No. A reżyseria?
No co pan? No przecież mówiłem panu, Hoffman to robi. Żeby poszło? Tak. Spielberg ma reżyserować. A wie pan, że to jest pomysł. Lecę, lecę zawiadomić ich. Witam w kolejnym letnim wydaniu naszego konkursu fotograficznego Samsunga. Dzień dobry, pani Małgosiu. Dzień dobry. Ja tak, wie pan, z niecierpliwością czekam, kto tym razem się pojawi. Ja właściwie jako ciało społeczne się pojawiłem. Jako, że zostałem delegowany przez licznych telewidzów, żeby sprawdzić warunki tego konkursu. Ja coś czuję, że tutaj brzydko pachnie. Nie czuje pani? Nie. Proszę pani, kto wybiera te zdjęcia? Specjalna komisja. Jaka komisja? Reżyser, fotograf, pan Jerzy, specjalista na... A czy oni się podpisują pod jakimś protokołem? Jakaś dokumentacja z tego jest? Nie. Czyli można przeszwarcować jakieś zdjęcie po znajomości. Absolutnie. No właśnie mówię, że jest specjalna komisja. A jest komisja, powinien mieć protokół, proszę pani. Tutaj nawet dyżurny satyryk kraju nie może nic powiedzieć. A to, że on nie może powiedzieć, to bardzo dobrze, ale gdzie jest protokół z posiedzenia takiej komisji? Jeżeli bardzo panu zależy, to możemy... Ja bardzo proszę wprowadzić protokół, podpisy, pieczątki. Ale czy ja jeszcze dzisiaj mogę rozdać te, które są wybrane zdjęcia? No nie wiem, czy są dobrze wybrane. Spróbujmy. Pierwszą nagrodę otrzyma, chyba mam nadzieję, pani Marzena Kurek, a będzie nią aparat fotograficzny ufundowany przez wyłącznego dystrybutora sprzętu fotograficznego Samsung, firmę SM Photo Plus z Poznania. Pan Jacek Szaflik, autor zdjęcia pod tytułem Uczciwość, otrzymuje mocną i piękną podłogę laminowaną z 15-letnią gwarancją firmy Pergo. Za zdjęcie pod tytułem Nietrzeźwym i młodzieży do lat 18 alkohol szkodzi zdrowiu autor Jerzy Tałach otrzymuje krajalnicę do warzyw wraz z zestawem produktów ufundowane przez producenta najwyższej jakości przetworów z pieczarek firmę Łabimex z Przemętu. Pan Mateusz Biały, autor zdjęcia Szał komputerowy, otrzymuje aparat telefoniczny ufundowany przez producenta sprzętu telefonicznego i dystrybutora telefonów GSM firmę Veris. Tak mnie pan przestraszył, panie Janku, ale ja nie wiem, czy pana zarzuty są słuszne, bo my zawsze po każdym nagraniu taką kartkę mamy. Tu są podpisy reżysera, operatorów. No i to przecież jest właśnie protokół. I mamy list od pana Waldemara z Częstochowy, tak? W Częstochowie też są problemy. Otóż problem jest z nadmiarem pieniędzy. Władze, które zajmują się drogami, mają dużo na znaki drogowe i montują znaki, jak państwo widzą, drogowe o skasowaniu ograniczenia prędkości, czyli od tego miejsca wolno szybko, dokładnie na skrzyżowaniu. Czyli jest tak, że nie, i już wolno, ale już skrzyżowanie. Po co wydawać tyle pieniędzy, nie wiadomo. No i aferalna sprawa ciągnie się za nami. Kiedyś powiedziałem w programie, że jedna z firm produkuje paluszki krabowe z mintaja. No, ciągnie się już od dłuższego czasu protesty, ale kupiłem ostatnio znowu paluszki krabowe i co się okazuje, że składniki leszcz. Że tam z mintaja, a tu inna firma z leszcza robi. Czyli jak będziecie kupali krabowe, na pewno z ryby są. Mnie to smakuje, to jest bardzo dobre. I one wyprodukowane są w Tajlandii. Skąd oni tam leszcza wzięli, to ja nie wiem. No. Ale kupujemy smaczne, wiecie, i kupujcie państwo dalej. Ale proszę się na nas nie obrażać. My jesteśmy ludzie prości. Jak napisane krabowe, to nam się zdaje, że to z krabów. No to przepraszam, to taki satyryk, nic, rozumu nie ma. No nic, może do 22 lipca mi przejdzie. Do zobaczenia.